Mamy dosyć ostatniego roku, jakby przyszliśmy się tutaj rozerwać, pośmiać trochę. Pogadajmy o czymś innym niż pandemia. Epidemia dżumy w XIV wieku. To jest idealny temat, nie? Bo dżuma zabiła 100 milionów ludzi w Europie, w dużym stopniu ominęła Polskę, była też kwarantanna. Tyle, że kwarantanna w średniowieczu polegała na czymś zupełnie innym i to nie jest żart, możecie to sobie potem sprawdzić. Kwarantanna w średniowieczu polegała na tym, że jak złapałeś dżumę, to zamurowywali ciebie i całą twoją rodzinę na chacie. Serio, murowaliśmy typów na chacie. Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą i zostawił murowaną. Koleś lubił murować typów na chacie. Wyciągał drabinki z basenu. Byliśmy Simsami Europy ogólnie. Kazimierz Wielki był mega schizową istotą ludzką. Myśleliśmy go na banknotach nie z szacunku, tylko ze strachu. A był schizowym gościem. Kazimierz Wielki miał wiele żon i wiele kochanek. I w pewnym momencie jeden ksiądz skrytykował go za to publicznie. Więc co zrobił Kazimierz Wielki? Nie, wyruchał go. To jest bzdura oczywiście. Ale przyznajcie, że to byłoby zajebiste. Myśmy mieli na banknotach króla, który ruchał swoich przeciwników politycznych. Poczekajcie, ja się PiS o tej metodzie dowie. To jest... Kiedyś ludzie chodzili na plac dla frajdy, żeby obczajać, jak ktoś płonie na stosie. Patrzenie, jak komuś płonie ryj, było Netflixem tamtych czasów. No bo kochanie, chodź, nowy sezon palenia na stosie. Koleś umrze w męczarniach. No weź nie spoiluj. W rekomendowanych było kamieniowanie i przerzucanie katapult. To jest w ogóle też pojebane. W trakcie epidemii dżumy, jak była bitwa, to katapultą przerzucano zadżumione ciała do miasta przeciwnika, żeby zarazić resztę ludzi. Mega schiza, ale też całkiem spoko. To by się nam dzisiaj przydało, że przerzucać katapultą ciała po covidowe na spotkania antyszczepionkowców. Bo... ja mam wyjebane w foliarze, bo ja jestem hipochondrykiem. Słuchajcie, każdy hipochondryk, pomijając fakt, że schizuje się pandemią, mega jara się medycyną współczesną. Wszelkie rzeczy, jakby lekarze, operacje, szczepionki, ibuprom. Koleś, który wymyślił ibuprom, powinien za to jebanego Nobla dostać. Masz lek przeciwbólowy, który jest słodki w smaku i możesz wpierdalać jak cukierki. Ja tak robię. I mamy te cuda technologii względem tradycyjnych metod, jakby tradycyjnych metod z przyszłości, z gatunku, że w średniowieczu, jak była dżuma, ludzie wąchali kał, bo wierzyli, że to odstrasza zadżumione powietrze. I buprom jest lepszą opcją. Inną metodą leczenia dżumy była modlitwa, która nie działa. Nie działa. To już lepiej kał wąchać. Ja rozumiem, z czego to wynika, że ludzie nie ufają współczesnej medycynie. Nauka poszła za bardzo do przodu. Przestaliśmy rozumieć, co naukowcy do nas mówią. W jaki sposób mamy pojąć fizykę kwantową, jak dla nas kwarki to jest to chrupiące w zupie. Niesamowite. Do tej pory połowa publiczności patrzy na mnie i... a nie jest? Jest jedno rozwiązanie tej sytuacji, musimy cofnąć się wstecz. Deewolucja nauki, musimy wrócić do prostszych rozwiązań. Podchodzimy do jakiegoś ziomeczka, mówimy, słuchaj ziomuś, Bóg zesłał koronawirusa, bo się krzywo na niebo spojrzałeś. Śmieciu jebany, a teraz wąchaj gówno, żeby przestać kaszleć. Będzie elegancko. Historia to był pojebany okres. Wszystko, co jest w przeszłości... Historia to był pojebany... To jest dziwne zdanie do powiedzenia. Wszystko, co się działo w przeszłości... było pojebane. Nieważne, czy 500 lat temu, czy rok temu, przeszło się z chujowo ogólnie. Ale są rzeczy, które powinny wrócić do teraźniejszości. I moim zdaniem zawód błazna jest jedną z tych rzeczy. Wiem, że to się nam kojarzy z czymś żenującym, że to były te typy, co były w dzwoneczkach i robiły salta w powietrzu i pierdziały i żonglowiały jabłuszkami. Ale prawda jest taka... Nie jest takie łatwe. Prawda jest taka, że błazen był super poważnym zawodem. Błazen był jedyną osobą w kraju, która mogła legalnie, publicznie zroastować króla i nie był za to ścinany. To byłyby szczelne typy. Francuski błazen Triboulet podszedł do Ludwika XIV
klepnął go w dupę i powiedział: jaśnie panie, najmocniej cię przepraszam, pomyliłem cię z królową. To były harde skurwysyny. I moim zdaniem to musi wrócić, jakby mi się marzy ten zawód. Jeśli tylko zwolni się taka posada, to ja od razu wysyłam CV, żeby zostać błaznem Andrzeja Dudy. To jest z miejsca po prostu. Od razu. Jakaś konferencja prasowa prezydenta, ja tam wskakuję. Andrzej świecił, żona się z tobą rozwiedzie. Jedyna rzecz, której w życiu nie podpisałeś, to intercyza. Potem podejdę do Andrzeja i klepnę go w dupę. Już tak popatrzy na mnie, co, z Agatą mnie pomyliłeś, a ja nie. To tyle ode mnie, trzymajcie się.